I ponowny raz witamy wszystkich hodowców. Tym razem jesteśmy u kolegi Romana Jagusia w miejscowości Orzechówek. Orzechów, przepraszam. Kolegę muszę poprawić. Tak, ale chcieliśmy też nadznaczyć, że tutaj kilometr, tutaj pokażę w którym kierunku, w tamtym kierunku, kilometr od kolegi Romana Jagusia, mieszka mistrz Polski aktualny z zeszłego roku, kolega Waldemar Piszczała, a 3 km wcześniej jeszcze w kierunku Radomska, wicemistrz Polski z roku 2010, Radosław Małolepszy. Są to znane nazwiska w Polsce. Kolega Roman Jagusz, ażeby z nimi nie rywalizować zbytnio, 3 lata temu już nie należy od tego czasu do oddziału Radomsko o numerze 0275, a teraz należy do oddziału o numerze 0184 Włoszczowa. Tak? Włoszczowa, oczywiście. I jest to już też nawet inny okręg. Okręg Kielce, a Radomsko należy do okręgu Piotrków Trybunalski. Także tutaj widzimy z tak niewielkiej odległości położonych gołębników dużo idzie uzyskać tytułów mistrzowskich. I przez to, że kolega Roman przeszedł, jak się nazywa, do oddziału sąsiedniego, jemu też się udaje. I powiedzmy teraz o sukcesach. Roman, co ty byś nam powiedział? Jakie masz tutaj sukcesy? Największy sukces od roku 2009 należy do oddziału Włoszczowa, a największy sukces w roku 2010 zdobyłem mistrzostwo oddziału okręgu i regionu Kraków w kategorii B z wynikiem 26,81. Czyli był to w danym roku najlepszy wynik w Polsce i zająłem 7. miejsce w Polsce w lotach narodowych. To były loty Ostenda, Bruksela łączone wynikiem razem wspólnie. Ty teraz w tym oddziale Włoszczowa ilu hodowców jest? 110. 110, także tutaj też widzimy oddział liczny. Tutaj teraz jeszcze nadmienimy, właśnie jesteśmy na posesji kolegi Romana. Jeszcze można wrócić do tego, że jest bardzo duży okręg, bo to jest jeden z największych okręgów w Polsce, okręg Kielce, bo on, nie będę tam dokładnie mówił ile, ale tam jest około 4000 członków. Także widzimy, to jest bardzo liczny. Także kolega rywalizuje w bardzo takim, że tak powiem, silnym zestawieniu. Tutaj jesteśmy teraz na posesji właśnie u kolegi, gdzie ma gołębniki. Tutaj się mieści firma, w której kolega pracuje, a właściwie to jest jego właścicielem. Tutaj wykonuje się meble, a nad tą firmą się mieszczą gołębniki. To są gołębniki lotowe, tak? Tak. A rozpłodowe też tam są u góry? Są. To zaraz tam przejdziemy, kolega nam pokaże. Czy coś kolega jeszcze może powie o swoich kolegach innych z oddziału, takie nazwiska znane z okręgu, z oddziału? No z okręgu, no wiadomo, że rywalizuje z kolegami z Kazimierzy Wielkiej. To jest znany oddział kiedyś w Polsce. Jest tam kilku mistrzów Polski. Wywodziło się z tego okręgu. Z okręgu Jędrzejów też jest kilku dobrych zawodników. Także no jest z kim rywalizować. Kukułka, tak? Oczywiście. Kukułka, Łękas, Bojko. Te nazwiska, które z którymi rywalizuje. Rozumiem. To co, przejdziemy teraz może do gołębników. Pokażesz nam teraz, bo jesteśmy już w takiej porze, że jesteś po parowaniu. Zobaczymy, jak tam wygląda. No już jesteśmy w środku, wewnątrz gołębnika lotowego u kolegi Romana. Kolega nam pokaże teraz tutaj, jak on wygląda i opowie nam trochę o tych gołębiach. Czyli tak, gołębnik widzicie Państwo, jak wygląda. Nie jest jakiś tam wielce wypasiony. Możemy przejść tutaj dalej. Nowego Krzyśku, jak to nie wiem, będziemy sobie... Tak. Tak, tutaj akurat jest ta najlepsza zamiczka w kategorii B. To pokażmy od razu, jak jest ten, to jest ta, co ma 265 koni, tak. Będzie końcowy. To był najlepszy gołąb. W Polsce, gołąb z najlepszym wynikiem w Polsce w 2009 roku, tak? Nie, teraz najlepszym wynikiem w Polsce teraz 2010-11. Aha, czyli na ostatniej wystawie. I po czym to jest gołąb? Po jakich gołębiach to jest? Jaki gołębik? To jest gołąb, tak, z jednej strony to jest... Możemy pokazać go tak bliżej? Oczywiście. Chodź. Jest to samiczka z jednej strony pochodząca z gołębi od Maurycji Matthews. Maurycja Matthewsa, tak? Matthewsa. To są te gołębie, które kolega Jerzy Kostosz miał też, tak, to olimpijczyka. To był najlepszy gołąb w kategorii młodych gołębi na olimpiadzie w Poznaniu. Tak. To jest gołąb, jej ojciec jest nabyty jeszcze od świętej pamięci ojca księdza, czyli od Henia Kostosza, a matką jest samiczka nabyta od kolegi Artura Pawelca. Tylko Kustersa. Z jednej strony to jest po jego najlepszym lotniku w kategorii A okręgu, a od strony matki jest to Odrika Kustiersa, samiczka, czyli babka tej samicy. Nie? Rozumiem. Dobrze, pokażmy ją może bliżej tak do kamery. Tak. Czekaj, spokojnie. Skrzydełko je też jeszcze pokażemy za chwilę. O, tu widzimy. Też masz pomalowane je, widzę? Tak, tak. Z zeszłego roku zostało też malowane. Też u kolegi Kalera tak widzieliśmy, to na filmie też pokażemy Państwu. I tu jeszcze mogę się tam pochwalić, jeżeli można, jednym samczykiem, który zajął 6. miejsce w kategorii D w Polsce w tym roku na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu.
Tu go pokażemy, jego złapę. Próbuję. Może będzie są trochę dzikie, bo nie znają kolegi Krzyśka. No tu pokażmy go. Tak, to jest samczyk strzelęców z Nacjonala, z linii Nacjonal. Też rodzice byli zakupieni u kolegi świętej pamięci Henryka Kostosza. Jest to 100% gołąb po jego gołębiach. I w zeszłym roku, w tym roku, w 2012 na wystawie ogólnopolskiej w kategorii DEZA już 6 miejsce w Polsce. Ten gołąb, tak? Ten pokażmy sobie skrzydło jego tutaj. Proszę bardzo. To jest gołąb z którego roku? To jest gołąb 2008. 2008, czyli tak, 41-36 ma jego numer rodowy. Na stronie internetowej kolegi jest zdjęcie tego gołębia. Oczywiście. Możemy sobie wejść do nadziału Nasze Hodowle, tam u nas na stronie i zobaczyć te gołębie, rodowody ich. I pochodzenie możemy sobie zweryfikować. Większość gołębi, które tutaj są, to można powiedzieć, że w 50% to są gołębie z linii tej samicy, bo są rozhodowane. I gołębie jeszcze są z pochodzenia de Klak, które nabywałem od Artura. Powelca, tak? Powelca, tutaj do Wąsku, tak, macie go blisko, tak? Tak, oczywiście, mamy blisko do kolebki bardzo dobrych gołębi, które tam przywozi kolega Artur z zachodu. To są w większości te de Klaki, to są od Reimera z Niemiec. I kilka z innych gołębi tam z pochodzenia gdzieś tam nabytych, kupionych i tak dalej, wykreowanych. I tu jest bardzo dobry taki ciemny samczyk, który bardzo dobrze lata mi te loty narodowe. Jeszcze gdy lotowałem w Radomsku, to dwóch sezonach miał 24 komplety. I z czego to jest gołąb? To jest Van Robi. Van Robi. I to jest też oryginalny gołąb od Henia Kostosza. Także widzimy go. Znaczy na to brączkę jego ma? Tak, brączkę jego ma. To jest oryginał. Świętej pamięci Henryka Kostosza, tak. To był ojciec kolegi Jerzego, księdza Jerzego. O, tu widzimy go. Dobrze, pokażmy tutaj, zobaczmy, jak cele wyglądają kolegi Romana. Proste. Tutaj widzimy, jest posadzka normalna, to jest gołębnik, tak jak mówiłem, położony nad warsztatem, tak? Tak. Tutaj w ciągu dnia, w lecie, to jest gorąco, upał? Nie, tutaj jest normalna pogoda? Jest normalna temperatura, bo te podbitki, które tam regulują na tym, że się tak nie nagrzewa i tu nie jest do końca sama posadzka, bo tu są, na tym zakładzie są płyty betonowe, takie blokowe, z otworami w środku, wiecznymi, także on jest bardzo suchy. Suche, czyli w sezonie lotowym jeszcze jak już po lęgach, po rozdzieleniu gołębi jest składany ruszt. I tu z tego gołębnika lotujesz normalnie? Tutaj, bo widziałem, cztery wloty są tutaj. Tak, ale to są wloty, tu są w tych gołębnikach. On jest nieczyszczony, bo to jeszcze tu są po prostu po sezonie lotowym, znaczy w sezonie lotowym jak rozdzielam, tu siedzą wdowy. A bo gołębi wszystkich ile razem masz w hodowli swojej? Lotowych około 100. I w rozpłodzie? I około 50 w rozpłodzie. Czyli 25 par. No to gołębnika rozpłodowego nie będziemy szli, bo to są tak ciśnienia jajek, tak. Bo jeszcze powiedzmy, bo sparowałeś już te gołąbki, przesunięcie z tego co wiemy jest u ciebie, tak? Dwa tygodnie temu parowałem rozpłodowy gołębnik. Są tam poniesione jajka, a ten gołębnik jest sparowany około 5 dni. A czemu tak przesunięcie robisz? Znaczy, żeby mieć mniej pracy po prostu. No, ze względu na tym, że po prostu parować lotowy i rozpłodowy, to po prostu czasu trzeba poświęcić, bo to wiadomo, jest część młodych gołębi. Muszą sobie zająć celle, wziąć się w pary. Jak wszystko naraz, to po prostu za dużo obowiązków z tego względu. Dlatego a jeszcze zadam pytanie takie. Siódmy wynik w Polsce miałeś w maratonie, w którym roku to było? W 2011. Też już jak lotowałeś właśnie to w zeszłym sezonie. Tak. I to jaki gołębie ci wywalczyły ten tytuł? Między innymi ten ciemny samczyk. Ten, który pokazałem księdza Kostorza? Księdza Kostorza. Samiczka taka 31-36. Tutaj gdzieś? Tak, mamy na pokażmy. Tu jeszcze mam jeden. To przejdziemy tam może i zobaczymy tego gołąbki. Tak, przejdziemy. Tego to wyłącz. Tu mamy już tą samiczkę, o której przed chwilą kolega Roman wspominał, tak? Pokażmy, tak. Jaki to jest dokładnie, z którego roku to gołąb? 2006. Tak. To jest ten gołąb, który się przyczynił do tego wysokiego wyniku w maratonie, tak? Tak, w maratonie, tylko w lotach narodowych. W lotach narodowych. No. I to jest gołąb z jakiego pochodzenia? To jest gołąb z pochodzenia od Hansa Hirna. Hansa Hirna, tak, tu mamy. To jest po dwóch gołębiach Hansa Hirna. W oryginałach? W oryginałach. Miałem kiedyś w hodowli je. Też już masz jeszcze jakieś? Z Hansa Hirna? Tak? Tak, mam gołębie z Hansa Hirna, jeszcze mam trzy gołębie. W rozpodzie to są dwa samczyki i samiczka
wnuczka na cymbale. Pokażmy skrzydełko może tego gołębia jeszcze. To jest z którego roku gołąb? 2006, tu widzimy. Ona jest z tego słynnego, z linii słynnego po wnuku 809. Od Hansa Hirna. Hansa Hirna. Tak, dobrze. Zobaczmy, tutaj podobnie wygląda jak w sąsiednim gołębniku. Kolega jest, tutaj ma zakład stolarski, także sobie cele na pewno sam wykonuje. Oczywiście, wszystko tutaj wyposażenie. Które podstawowe rzeczy, do które można wykorzystać. I jeszcze jedna samiczka tu jest, bo z tych gołębi, które wybrały wynik, to były trzy gołębie, które się liczyły do tego mistrzostwa. Czyli tam ta czarna, co widzieliśmy? Ten czarny samczyk. Samczyk, przepraszam. Ta samiczka. Ta samiczka i ten trzeci. I jest jeszcze samiczka jedna z 7 roku. Kolegom pokażę. Widzimy nakrapiany taki gołąb. Tak, nakrapiana samiczka. Czy gołębie też widzimy, jeszcze są pomalowane, tak, to na jastrzębie, rozumiem. Tak, przeciwko, no, ale skuteczne to jest tutaj? Znaczy, tak, można powiedzieć w 50%, bo było, zdarzało się, że gołębie, które były, bliżej były pomalowane, tak, żeby lepiej widać, które były pomalowane i tak ginęły od jastrzębia. Tylko jest to plus tego pomalowania, gdy gołąb wraca z lotu, to ja tutaj sąsiad też lotuje gołębiami i dokładnie wiem, że to jest mój gołąb, bo on nie maluje. Aha. I to jest bardzo znaczne pod względem... Pokażmy skrzydełko temu gołębiu. To jest z którego roku gołąb? 2007. I z jakich gołębi to pochodzi? To jest tak, z jednej strony to jest gołąb Arden od Michela Bujka. Michela Bujka, tak? Tak, a z drugiej strony też jest po samiczce od Henryka Kostosza z tej samej linii, ten czarny samczyk Van Roy. Rozumiem, dobrze. Pokażmy, to jest 2000 który rok gołębia? 2007 rok. Siódmy rok, tak. Popatrzmy. Tak, widzimy go. Jąb, przepraszam. Tu, dobrze. Oko ma też takie jak te bujki? Znaczy oko ma takie kasztanowo-ciemne, ale w 100% nie dostała takiego oka. Tu mam samczyka, który też bardzo dobrze mi lata. Pokażmy go może też kolego. I one są sparowane razem. To jest, każdy z nich jest 50% z bujków. W zeszłym roku był jako 300 km był drugi w oddziale, z tego miałem pierwszego i drugiego gołębia, on zarejestrował się, przeleciały razem, on zarejestrował się jako drugi. On ma oko typowo. Tak, tego tu nie widzimy, akurat to może tak niżej. Tak, tak. Proszę, zobaczmy, tutaj. On już jest zbliżony, tak nie będzie widać, ale te gołębie kolegi na stronie internetowej można też zobaczyć. Tak, oczywiście. Tutaj popatrzmy sobie jeszcze. Ty też z tego gołębnika lotujesz? Tak, z tego gołębnika. Z tych dwóch gołębników są gołębie lotowane. Dobrze. Także popatrzmy jeszcze, tu widzimy podobnie zbudowane to wszystko. Tutaj są cele. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Przyjedziemy do kolegi, jak będą loty jakieś gołębi jeszcze. Zobaczymy, jak siadają. Oczywiście. I życzymy, jak się z Was, sukcesów lotowych w tym sezonie również. Nie dziękuję, podziękuję, gdy przyjdą. Dziękujemy, do zobaczenia wtedy. No.